Węgiel wraca do świadomości i na usta Polaków za każdym razem, kiedy nadchodzi okres grzewczy. W tym roku Sejm zgotował obywatelom niemałą niespodziankę. Przyjął specjalną ustawę, dzięki której będziemy mogli dostać nawet 10 tysięcy. Złoty. To nie żart. Węgiel i 10 tysięcy złotych od rządu. Z pozoru wydaje się, że to połączenie nie ma sensu, ale nasi politycy wyraźnie postanowili mocno zaskoczyć Polaków w okresie grzewczym. Niestety, sprawa wcale nie wygląda jak bajka, a taką kwotę dostać mogą jedynie konkretne osoby. Węgiel wielkie pieniądze od rządu. Sejm w piątek przyjął niesamowitą ustawę. Umożliwia ona wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla ponad 24 tys. osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Sprawa wygląda na wyjątkowo szlachetną inicjatywę, bowiem wypłata ta będzie przysługiwać głównie wdowom i sierotom po zmarłych górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalni, czyli trafi w ręce najbardziej tego potrzebujących. Na te świadczenia budżet państwa przeznaczy aż 248,8 miliona złotych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, 3 osoby się wstrzymały, a głosów przeciwnych nie było w ogóle. To sprawa zupełnie wyjątkowa w polskiej, burzliwej polityce. Zgodnie z tym, co mówi projekt, osoby uprawnione do pobrania świadczenia będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty. Wypłata ogromnej sumy pieniędzy rozpocznie się 1 czerwca. Wielu zainteresowanych o jej uchwalenie zabiegały przede wszystkim środowiska wdów i sierot górniczych oraz związkowcy. Wcześniejsze przepisy nie obejmowały wszystkich potrzebujących, dlatego konieczna była ich zmiana. Po wprowadzeniu przepisów tej ustawy nie będzie już żadnej grupy, żadnej osoby, która miała deputat, miała uprawnienie do niego i została go pozbawiona. Zamykamy tę kwestię i rozwiązujemy ją systemowo, podkreślał wiceminister Tobiszowski, opisujący świeżo uchwaloną ustawę. W końcu potrzebujący nie będą musieli się aż tak bardzo martwić zwykłymi finansami.